Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie. Znajdujemy się ponownie w GR Jakimowicz. Witam Was w kolejnym vlogu. Jak widzicie, jesteśmy w trakcie wykonywania orki. Jeździmy John Deere'em 6930 w wersji premium oraz z tyłu mamy pług Kun Multimaster 152. Tak jak widać, pięcioskibowy na przedpłuszku kukurydzianym. Wykonujemy orkę kukurydzy. Jak widzicie, śnieg nas troszkę zaskoczył, ale no, kosić się dzisiaj nie da, więc bierzemy się, jak to mówią, za orki, żeby nie czekać, nie marnować czasu. Wyjdę na zewnątrz, pokażę Wam, jak wygląda zestaw, parę słów, jak to tam mniej więcej wygląda, więc zaczynamy, bo szkoda czasu. Także, tak jak widzicie, John Deere 6930 w wersji premium, zchipowany na 190 koni. Tutaj mamy właśnie ten pług, o którym Wam wspominałem, o ramę jakieś 27 cm. Pług jest rozstawiony, nie wiem, czy dobrze mam ustawioną kamerę, na przedostatniej dziurze, więc mamy prawie pełną szerokość. Prędkość robocza u mnie wynosi około 8 km na godzinę. Z racji tego, że wychodzi wtedy najlepiej pokruszona skiba, najładniej jest pole zaorane, najrówniej. Oczywiście mamy liniowanie w tym pługu do obrotu. Co to mogę jeszcze powiedzieć? Oram oczywiście na fasolce tutaj ustawionej. Fasolka, oczywiście pług jest, nie jest spięty na sztywno podczas orania. W trakcie podnoszenia jest tak ustawione, że jeśli go podnoszę do góry, wtedy ustawię się na sztywno, nie ma takiego, jakby to powiedzieć, uderzenia na zakrętach, że ten pług lata, pływa. I co tu mogę Wam jeszcze powiedzieć? Tak jak widać, przedpłuszki kukurydziane. Powiem Wam, że 4 lata temu chyba zmieniane były, jak się nie mylę, lemiesze. I nie ma na nich prawie, nie widać prawie na nich zużycia. Powiem Wam tak, szkoda marnować pieniądze na jakiekolwiek zamienniki, gdyż ten oryginalny lemierz naprawdę dużo więcej wytrzymuje. Tak samo mamy dłuta, przekonaliśmy się na dłutach, że jeśli zakładamy zamienniki, one się zaraz szybciej wycierają. Jest po prostu, droższe koszty są eksploatacji niż oryginalnego dłuta wzmacnianego. I dlatego takie u nas są. Tak jak widzicie, jesteśmy akurat na takim mniejszym kawałku. Tutaj zrobimy, mówię, najwyżej jakieś pauzę, potem przejedziemy na wyższy kawałek pod stację. Tam mamy coś więcej, coś Wam pokażę. Tutaj nie wyznaczałem linii pomocniczej przejazdowej na poprzeczniaku, gdyż jest to naprawdę mały kawałek, nie będę robił szerokiego poprzeczniaka. Co Wam mogę powiedzieć? No, śnieg spadł. Resztki pożniwne są bardzo dobrze rozdrobnione, widzicie, już nawet chwilę temu było przeorane, ten śnieg nawet pomógł nam, jest to troszkę nawet przegnite, nie zostaje nic na wierzchu. No, powiem Wam tak, no, przy takim pługu nie ma prawa zostać nic na wierzchu, ale dobra, szkoda gadać, szkoda czasu, jedziemy. Co Wam mogę powiedzieć? Ogólnie mamy wersję premium, więc mamy ten komputerek, cały tutaj komputer, Boże, ustawienia komputera, wszystko. Ja oram na obrotach 1620 obrotów na silniku. Nie potrzeba więcej, jest to adekwatnie, te silniki mają maksymalną moc gdzieś mniej więcej w tych granicach 1600-1700 obrotów osiągają, więc nie ma sensu go kręcić wyżej, gdyż spalanie naprawdę nam rośnie. W wersji premium fajną opcją jest HMS, tak zwane, czyli zapamiętywanie danych funkcji. Tak jak tutaj widzicie, mam ustawione opuszczanie i zapinanie blokady, gdyż powiem Wam, bez blokady tracę jakieś 0,2 do 0,5 km na godzinę, więc przez cały dzień robi się to naprawdę, można powiedzieć, ten hektar dziennie nam ucieka, nie? Programuję tutaj funkcję, oczywiście tutaj mamy wyłączenie blokady, podnoszenie i dana sekcja w daną stronę, że nam pług sam obraca. Za chwilę zresztą wszystko sami zobaczycie. Ciągnik ma
zaraz wam powiem, ile ciągnik ma godzin zrobione. Jest od nas oczywiście od nowości i ma 8361 godzin zrobione. Są na nim założone dwuletnie teraz opony Trelleborga, bo tamte już były troszkę starte. Można było, powiem wam tak, do orki one się nie nadawały, ale bo już naprawdę było niewygodnie na nich orać, ściągało po prostu ciągnik, ale jeszcze do takiego transportu, do uprawy naprawdę było tam trochę na nich mięsa. Nawet mój znajomy je kupił, miał po prostu mniejszy pług i bardziej mu to... Znaczy nie robiło to dla niego żadnej aż takiej różnicy, nie? Bo te co on miał, to już sam twierdził, że jego były naprawdę w dużo gorszym stanie. Także opuszczamy właśnie na HMS-ie na dół, pług nam się opuścił. Zaraz zobaczycie, zapnie nam się blokada i HMS nam ładnie mruga, zapiął blokadę z automatu. Przebijamy na drugą połówkę. Oj, raczej teraz coś ma ciężko, widzę. No i jedziemy. Szuramy się powoli. Między 7-8 na godzinę mówię, bo nie ma co przesadzać, jeśli chodzi o jakieś prędkości. Wtedy jest, bo mamy odkładnicę skandynawską, dość długą, więc zaczyna nam po prostu przerzucać poza kolejny na poprzedni przejazd. Jest to, że tak powiem, pole nie jest ładnie równo zarane. Pierwszy przejazd, od razu wam mówię, jak jadę, pierwszą skibę zawsze puszczam głębiej, żeby po prostu powstał kopczyk od miedzy. Jak ja przejadę agregatem na wiosnę, żeby nie było dołku w tamtym miejscu, bo jeśli równo zaoramy, przejadę agregatem, mamy agregat z włóką, ta włóka nam oczywiście to wszystko zarównuje, rozrównuje i potrafi powstać po prostu pole zaczyna tak delikatnie opadać. Wiecie, to są niuanse, ale już jak robimy coś perfekcyjnie, to róbmy coś perfekcyjnie. Dlatego ja zawsze pierwsza skiba idzie troszkę głębiej. Widzicie, robi delikatny kopczyk, ale potem jak jadę agregatem, pole jest idealnie równe. Tutaj akurat sąsiad posiał rzepak, więc tak starałem się troszkę też odsunąć, żeby mu tego rzepaku nie przywalić. Wiem, że w przyszłym roku na pewno on, jak będzie czy tam odorywał, czy dorzucał, on się za to też wtedy odsunie i koniec końców miedza będzie, znaczy granica pola będzie przebiegała tak, jak ma przebiegać. No tak jak widzicie, orka u nas w ten sposób wygląda. Wszystko równo, troszkę mam szybę brudną, no ale wiecie, ciągnik jeździ cały czas pod kukurydzą, pod suszarnią, więc no tego kurzu jest dużo, brudu też się gromadzi. Zaczęliśmy myć te ciągniki przed każdym moim wyjazdem w pole, ale powiem wam tak, no jest to troszkę uciążliwe, a ten ciągnik przykładowo dzisiaj oram, a na następny dzień, jeśli będziemy kosić, on będzie zaraz taki sam, więc stwierdziliśmy, że szkoda to po prostu myć. Parę razy się, że też tak powiem, no mamy takie newralgiczne kawałki, gdzie do dzisiaj woda stoi. Myślałem, że po prostu dam radę to zorać. Niestety wjechałem. Wiecie, co się zrobiło, ledwo co dało się wyjechać i stwierdziliśmy, że to jednak nie ma sensu tego po prostu tak często myć. Choć na pewno po sezonie gwarantuję wam, że te ciągniki będą wysprzątane, wyodkurzane i wszystko tak jak to ma być. Powiem wam, że właśnie zanim mi Chester przywiózł kamerę, wyskoczył mi jakiś błąd systemowy tutaj na komputerze i jak widzicie, odcina mi moc. Nie wiem dlaczego, co się dzieje. Jest godzina 16, nie będziemy dzwonić teraz do serwisu, pytać się, zawracać im głowy, no bo oni przecież też są ludźmi, też chcą odpocząć. Więc jutro rano na pewno zadzwonimy, mamy tutaj dealera bardzo blisko. No i zobaczymy, co nam powiedzą, może znajdą chwilę, żeby nawet przyjechać, albo jak będzie trzeba, to zaciągniemy do nich ciągnik i ten, najwyżej zrobimy dzień przerwy w oraniu. No Michał też z tego, co wiem, wyjechał właśnie fendem ora, tylko że u niego, no mówię, to idzie naprawdę dużo szybciej. No niestety, tak jak mi teraz odcina mocno, troszkę wydajność mi spada, ale dajemy radę, jakoś powoli, mówię, to zrobimy, mamy jeszcze troszkę do orki, że tak powiem, ale wszystko będzie na czas zaorane. Tak jak widzicie, naciskam kurde klawisz od HMS, ładnie nam pług podniosło, nie dotykając w ogóle żadnego guzika po przejechaniu zaplanowanej, widzicie, sekwencji odległości. Pług się sam obraca i tak samo sam się wyliniuje. To jest po prostu zbudowane na zwykłej, skonstruowane na zwykłej czasówce i jedziemy dalej. Mówię, tutaj z tego pola najwyżej tyle, nagram wam potem jeszcze jakiś jeden urywek z większego pola, pokażę wam, jak mam oznaczone poprzeczniaki, jak dooruję,
bo tutaj mówię, to jest za mały kawałek, żeby się bawić w jakieś szerokie poprzeczniaki. Nie ma to najmniejszego sensu. Powiem wam, widzę, że popuścił mi się trochę cały korpus, nie wiem, czy będziecie widzieć. Musimy to dokręcić, także idziemy po klucz, bo szkoda, żeby się nam dziura rozbiła. Mamy klucz, wszystko mamy. Tutaj na głównej śrubie to się zazwyczaj popuszcza, gdzie jak bezpieczniki puszczają, to tutaj tą śrubę zawsze odkręcam, żeby korpus mógł wrócić na swoje miejsce, bo jakbym to tak ścisnął całkiem, to nie byłbym w stanie tego korpusu po prostu potem opuścić. Dobra, z tej strony jest dokręcone, czyli widocznie jest też śruba nakrętka z drugiej strony. Trochę zalepione, nie wiem, czy będziecie coś widzieć na kamerze, bo nie mam jej połączonej w ogóle z telefonem. Trochę to stawiam, że tak powiem, na pałę, ale... Dobra. Jeszcze trzeba ją raz dociągnąć, trochę błota wyciągnąć. Dobra, jest. Raczej jest wszystko. Powiem wam tak, ogólnie z pługa jesteśmy bardzo zadowoleni. Więc powiem wam, ja twierdzę cały czas, mamy jeszcze lemkę Juwela 8, Juwela 8, 6-skibowego, ale na wario, osobno liniowanie, ale ja twierdzę cały czas, że jednak Kun jest numerem 1, jeśli chodzi o pługi, według mnie. Może też i dlatego, że sam mam Kuna, też Mastera, tylko że na wario, powiem wam, na żurowych odkładnicach u siebie jestem bardzo zadowolony. I właśnie takie pytanie do was, czy chcielibyście też zobaczyć jakieś mniejsze gospodarstwo, jakieś inne, przykładowo u mnie, bo gospodarzę na dużo mniejszym areale niż Michał, a też myślę, że w miarę coś ciekawego można by było dograć. Czeka mnie właśnie głęboszowanie po kukurydzy, takie coś w stylu ala mulczowanie, bo mam po prostu 3 albo 4 działki na takich dość podmokłych terenach. My to nazywamy łąki, bo to zawsze były łąki, ale powiem wam, że przez 2 lata tam akurat zszedłem z uprawy orkowej. Jak na razie są tego plusy takie, że w ogóle da się to wykosić. Prędzej nie było takiej możliwości. Mówię, na razie akurat tego to się dopiero uczę, więc czasem się mówię, popełnia błędy. W zeszłym roku były błędy, jeśli chodzi o nawożenie. W tym roku już go nie popełnię, wiecie. To jest akurat na małym areale, więc tam można sobie takie poletka robić. Także mówię, wpiszcie w komentarzach, czy chcecie tylko oglądać takie większe maszyny, duże gospodarstwa, czy też mniejsze. Jeśli uporamy się w miarę szybko z orką, myślę, że jeszcze zdążymy zaglądnąć tutaj do znajomego. Też ma około 1000 hektarów. Tu jest drugi także kolega, też uprawiają ponad 200. Myślę, że coś ciekawego też można by było u nich nagrać. Tylko mówię, najpierw musimy skończyć tutaj. Co wam jeszcze mogę powiedzieć? Aha, dzięki bardzo za naprawdę miłe przyjęcie w komentarzach. Naprawdę miło mi się zrobiło. Były też słowa krytyki, za które też bardzo dziękuję. Na pewno to też wezmę to pod uwagę. Także i wyciągnę na pewno z tego wnioski, co tam napisaliście. I naprawdę każdy komentarz, czy pozytywny, czy negatywny, jest ode mnie naprawdę bardzo, bardzo dobrze przyjmowany i będę się starał po prostu, żeby te filmy, jeśli wam się podobają, pojawiały się częściej. Jak widzicie, lecimy dalej. Kolejny kawałek. Lecimy akurat od klina. Wyznaczyłem sobie końcówkę na końcu, kiedy trzeba pług wyciągnąć. I polecam wam, jeśli oracie na fasolce, wyciągajcie skibę po skibie, delikatnie, powoli. Nie będzie efektu sosenki, wiadomo, pół zawieszanym to się robi dużo, dużo lepiej niż zawieszanym, ale też można. Tu jak widzicie, mamy GPS-a bez autotracka. Powiem wam, to jest jeszcze pierwsza wersja z anteną ITC, jak się nie mylę. To jest nawet amerykańska wersja taka, nie jest to spolszczone. Nie wiem, czy będzie teraz dobrze widać wieczorem, jak to, co to wygląda. Na razie widzicie, nie jest linia wgrana z tego przejazdu. Fajnie od tego się odbiera od wiedzy, fajnie wyznacza się linię,
jeśli byście byli, mówię, zainteresowani, albo jeśli macie coś takiego, jakieś pytania, nie ma problemu, piszcie w komentarzach. Jeśli chcecie więcej też vlogów, mówię, bo na razie będzie taka monotonia, będziemy jeszcze chwilę kosić kukurydzę, będziemy jeszcze orać. Jeśli wam to nie przeszkadza, chcecie więcej, nie ma problemu, będziemy coś nagrywać. Powiem wam, że jakieś cudowne uzdrowienie się na ciągniku zrobiło. Błąd zniknął, ciągnik jedzie nawet, jak widzicie, prawie dycha na godzinę i nic sobie z tego nie robi. No, jest dobrze, o tak, żeby żeby się ciągniki naprawiały, to będzie ok. Teraz zwalniam i wam pokażę, nie wiem, czy będzie tutaj dobrze widać. Wyciągamy po jednym korpusie, delikatnie, delikatnie, cyk, KMS, skręcamy, jak widzicie. Jedną ręką trzymam kamerę, drugą kierownicę. Łuk sam się obraca. No i rozciąga. Dobra. Szkoda czasu na gadanie. Lecimy dalej. Także kończymy na dzisiaj tego vloga. Mamy godzinę 20. Na dzisiaj wystarczy. Zjeżdżamy na bazę.